Nauczanie domowe. 23 października. Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdział 12, wersety od 54 do 59. Jezus mówił do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Jak ważnym tematem dla Jezusa jest rozeznanie. Tak ważnym, że zwraca na to uwagę i nawet powiedzielibyśmy gani sobie współczesnych, że nie potrafią rozpoznać, że nie potrafią zobaczyć, że nie potrafią zareagować właściwie na sytuację, która następuje. Pewnie dzisiaj nie mamy tak wielu rozpoznających perfekcyjnie pogodę, więc może Jezus dziś, teraz nie użyłby takiego przykładu. Może użyłby innego. Na przykład perfekcyjnie rozpoznajesz zasady ruchu drogowego. Kiedy widzisz zielone światło, to nawet się denerwujesz. Czemu on jeszcze nie rusza? Powinien jechać, zawali droga. Dla ciebie to tak naturalne, tak oczywiste, że zielone światło oznacza ruszaj, jedź, a czerwone stój. Umiesz rozpoznawać zasady ruchu. Dlaczego nie rozpoznajesz zasad życia duchowego? Dlaczego nie rozpoznajesz tego, co się dzieje w świecie? I podkreśla to Jezus, sam z siebie. To ważne podkreślenie, ponieważ kiedy nie ma takiego umiejętnego spojrzenia na rzeczywistość, wówczas głosy z zewnątrz, tych naszych współpodróżujących, są tak mocne, że cię ciągną w kierunku, w którym pewnie byś nie chciał pójść, a jednak im ulegasz. A dlatego świat, wydarzenia, spotkania mogą stać się dla ciebie znakami Bożego głosu. Stają się wyrażeniami jasno pokazującymi, co należy robić, jak to odczytać. Jeżeli masz to duchowe spojrzenie na rzeczywistość, jeżeli nie, to naprawdę to jest ciągle zamieszanie, to jest ciągle niejasność, to jest ciągle niepewność. Oczywiście skrajności są. Jedna skrajność to jest zabobon, czyli są osoby, które wszystko traktują magicznie. Wszędzie czają się demony. Może oni tego nie nazywają tak wprost, ale ciągle jest lęk. Ciągle trzeba uważać, ciągle trzeba się zabezpieczyć, ciągle trzeba walczyć. To jest zabobonne patrzenie na rzeczywistość. Albo drugi biegun, zupełny laicyzm, czyli w ogóle nie widzę nic z duchowości. Sam nie prowadzę żadnego życia duchowego. Co to oznacza? Oznacza, że na życie ktoś patrzy jak na biologiczną walkę o byt. I tak jak w pierwszym przypadku głównym motorem bywają lęki, tak tutaj w drugim głównym motorem staje się przebiegłość. Te dwie skrajności to nie jest droga właściwa dla katolika. Nasze życie Jezus opisuje jako drogę i w tej drodze muszę umieć rozpoznawać to, co się wydarza. Skutkiem tego nierozpoznania sytuacji na drodze, tak jak nierozpoznania sytuacji w ruchu drogowym, są stłuczki, są wypadki. I jeżeli ty nie rozumiesz swoich wewnętrznych pragnień, jeżeli w drodze, czyli w tym pielgrzymowaniu,
nie ma w tobie świadomości tego, co się we mnie dzieje, to one zaciągną cię do więzienia. Te twoje pragnienia, których nie rozumiesz w sobie, z którymi nie potrafisz się dogadać, jeżeli sam z sobą jesteś skonfliktowany, sam z sobą jesteś ciągle w niejasności, niepewności, to spowoduje, że zaciągnie cię to do więzienia, do różnego rodzaju sytuacji, które cię zniewalają. I może to być więzienie, jakim jest rozrywka, bezmyślność, obojętność, pustka, kłótnia, niechęć, złośliwość, ale też to mogą być takie subtelniejsze więzienia, że wybieram to, co łatwiej. Nie chcę odpowiedzialności. Uciekam przed tym, co jest życiowym zadaniem czy powołaniem. Niezdecydowanie, czy też samowystarczalność. Czasami takie uciekanie w święty spokój, bo ktoś mówi, ja się wolę pomodlić, no ale tam dzieci płaczą. Ale tutaj stajesz się odpowiedzialny za decyzje dotyczące twojego miejsca pracy. To są napięcia, to są trudności. I takie subtelne więzienie mojej ciszy, którą sobie uwiłem jak gniazdko, to nie jest rozpoznanie. To jest wycofywanie się. Zatem trzeba sobie odpowiedzieć, jaka jest twoja droga? Jak byś ją nazwał? Dzisiaj, teraz. Dalej, kto idzie obok ciebie? Przyjaciel czy przeciwnik? Pomyśl o dzisiejszym dniu, może pomyśl o wczorajszym. O czym rozmawiasz w drodze? Są to puste słowa czy ważne słowa? Jakie prowadzisz dialogi z tymi, którzy są obok ciebie? Bo może się okazać, że twoje środowisko ciągnie cię gdzieś i zmierzasz w jakimś kierunku. Więc patrząc w swoje serce i patrząc na swoje środowisko, zapytaj się, dokąd ciągną cię twoi towarzyszy podróży i jaki będzie finał?